Naukowcy wciąż w niewielkim stopniu wykorzystują blogi. Blogi często kojarzą się jeszcze z takim miejscem, gdzie dokonuje się różnego rodzaju wpisów, tak zwanych postów, poświęconych różnym sprawom. Natomiast nie zauważa się, że obecne blogi mają o wiele szerszy charakter, o wiele większe możliwości. Są tu już tak zwane wideoblogi i te najbardziej rozbudowane blogi, jak na przykład oparte na silniku WordPressa, naprawdę oferują potężne możliwości. No zobaczmy to na prostym przykładzie. Tutaj mamy blog naukowy oparty właśnie na WordPressie, który, jak tutaj można zauważyć, zawiera szereg zakładek, czyli o autorze, spis publikacji, jakieś ważne wydarzenia, ale co ciekawe, tutaj również możemy umieszczać różnego typu informacje i materiały dla studentów, czy na przykład multimedia i o wiele jeszcze inne, tu już w zależności po prostu od naszych potrzeb. Wejdźmy w zakładkę publikacje, więc tutaj możemy dokonać spisu wszystkich, powiedzmy sobie, swoich publikacji. Tutaj możemy dalej pisać o różnych wydarzeniach. Możemy przygotowywać materiały dla studentów w postaci jakichś tekstów, materiałów wideo, czy tak jak to jest tutaj w tym wypadku, wykładów. No i oczywiście tutaj jeszcze możemy zajrzeć do kolejnej zakładki, czyli do multimediów, gdzie też możemy umieszczać różnego typu produkcje swoje, czy ściągnięte, powiedzmy sobie, z sieci. Tak więc z tego, co chociażby widać z tej krótkiej prezentacji, wynika, że współczesny blog, wideoblog może stać się potężnym narzędziem w ręku naukowca, może on być takim swoistym centrum komunikacyjnym.